Witamy Państwa. Dzisiejszy temat, to jest krótko powiem, dotyczy odpowiedzi, znaczy pytania widza. No i ogólny temat, to dzisiaj to praktycznie będzie dyskusja. Wiedza o Bogu, tak, a nie wiara. A nie wiara. No, pytano właśnie o tego Boga. No to jeżeli, Panie Mariuszu, Pan odrzuca Stary i Nowy Testament, no to jak, to niech Pan coś powie. Co wierzyć, nie? W co tu wierzyć? Znaczy praktycznie co wierzyć, to się trochę powtarza na zasadzie zemsty nietoperza, bo to temat już raczej, ja już trochę gdzieś mówiłem, w co wierzyć, ale my możemy to powtórzyć jeszcze raz. Być może ta osoba nie oglądała wcześniejszych filmów, bo to taki jako film, jako taki specjalistyczny, to chyba się wydaje, że nie było. Było to gdzieś w innym temacie. Chyba w pasie Oriona albo gdzieś tam. W co wierzyć? To już było to. Ale na tle było katedry. W wielu filmach. No, ale my to nie ma problemu. Polacy potrzebują alternatywy, tak, odchodząc od Kościoła katolickiego, do czego oczywiście nie namawiamy. To było gdzieś tam od Kościoła w grudniu. Rzymskokatolickiego, ale jednak to, co Kościół rzymskokatolicki wyprawia, no trzeba kontestować. I trzeba jakoś odpowiedzieć, no tak, w jakiego Boga należy wierzyć, jeżeli odrzucamy. Tak, no właśnie. Może na początek. Co z tym odrzucaniem? W jakim sensie to jest odrzucenie? Po prostu na Stary Testament patrzę na jako zbiór przerobionych wed polskich. No tak, jeszcze one są przerobione, jeszcze napisane w języku aramejskim i greckim. Nie są to języki oryginalne. Oryginalny język to jest staropolski. I to była wiedza. Wedy inaczej. I na podstawie tych wed zrobiono Stary Testament. No tak, gwoli przypomnienia. Tak samo było z Nowym Testamentem. I w miarę tego przetłumaczenia to zamieniono wszystko zamieniono wszystko, co jest geograficzne, wszystkie nazwy, przerobiono na nazwy w Palestynie. W ten sposób. Jak już język aramejski, no to wiadomo, to był język całego Bliskiego Wschodu, a przede wszystkim Babilonu. No i w ten sposób też to całą lokalizację, że Chrystus chodził w Palestynie i tak dalej, tam wcale nigdy nie chodził. Ale przepisując, tłumacząc i przepisując ręcznie, przerabiano. Okazji, w każdym stuleciu, czy tysiącleciu, tak jest, bo przerabiano. Lata leciały, przerabiano. Przerabiano, do tego, żeby też... Oryginały niszczono, bo to też mieliśmy dzisiaj. No, mieliśmy też dyskusję. Teraz tak, co się stało ze Starym Testamentem, na przykład, to była taka tradycja żydowska, nie? Była tradycja i to każdy taki religijny człowiek, który powiedzmy zajmuje się akurat Starym Testamentem i zwyczajami żydowskimi, to bardzo wie, że zużyte pergaminy, które były czytane w synagogach, w jaki sposób zniszczono? Urządzano im pogrzeb i palono. Czyli stare i trzeba było później przepisać nowe, ewentualnie coś dołożyć do tego i w ten sposób to stare znikło. Ale, no, ciekawostka wyszła. Wyszła ciekawostka, kiedy znaleziono pergaminy greckie, wtedy, kiedy w Egipcie jeszcze królował język grecki, w takiej synagodze gdzieś tam znaleziono i to było pomieszczenie takie gospodarcze, gdzie magazynowano te papirusy i one były przygotowane do spalenia. Ale niestety tego nie spalono. No i co się okazało, że część upubliczniono tych manuskryptów, a część nie upubliczniono. No i tu właśnie zaczynają się schody, o czym my mówimy. Czyli taka jest historia z tego testamentu. A jeżeli chodzi o tą sprawę tych części, które nie zostały upublicznione, no to słuchajcie, jeżeli się coś pali, no to się można dopisać coś nowego. No i tak się po prostu to działo. Przy tłumaczeniach też. A przy tłumaczeniach też było. No to była kwestia podstawy. Zrobiono. To była kwestia podstawy, nie? Jest tak zwana wymiana pokoleń, a przecież pokolenie przychodzi, pokolenie przechodzi i przychodzi nowe, nie? Ludzie się, jedni umierają, drudzy się tego, a więc
No słuchajcie, dzisiaj jest internet, a więc możemy coś się tutaj cofnąć, nie? Jest wielka biblioteka internetowa, więc możemy pogrzebać, coś to tam dojść, nie? Wtedy nie było internetu, a więc można było kombinować. Czyli tego się nie... Znaczy wyszła sprawa, bo się nie, ktoś nie zdążył spalić. No, a, ja nawet tego nie znałam. No, ale to sprawa była sprzed... Chociaż to jest bardzo przykre wiedzieć, że jako metodę stosowano to. Tak. Bo na ziemiach Lechii Zachodniej był język staropolski, starożytny, inne pismo. I pismo runiczne. Zabrano Polakom to pismo, wprowadzono na siłę łacinę, wprowadzono tą łacinę przez setki lat. Msze w kościołach odbywały się po łacinie, księgi były pisane po łacinie, tłumaczone na tą łacinę. I... A później znowuż na polski ten, którym obecnie posługujemy się, też były przepisywane, nie? Drukowane tak, ale... już teraz masowo, ale jest to tylko tłumaczenie. Biblia tysiąclecia, różne tam wydawane były... Przekłady. No. I przemianki. No, przemianki i tak dalej. No i widzicie co, taki prosty przykład wam dam, bo też państwo tutaj pytali i chyba ten pan też o to pytał, o tą Septuagintę. Bo ten tak zwany pogrzeb Starego Testamenta u Żydów, to akurat to jest oddzielny jakby temat, że no wyszła ta sprawa, nie? A więc to świadczy o tym, że tak, jedno się przerabiało, jedno się paliło, się robiło, żeby przepisywało, albo się dopisywało i tak dalej. I tak to się mieliło, ale też to nie jest taka istotna sprawa. Weźcie sobie na przykład taki najprostszy przykład. Jest Septuaginta. Grecki przekład Starego Testamentu. On się ma do tekstów aramejskich, czyli tak zwany kodeks leningradzki. To jest ta ostateczna wersja, która jest w Biblii Tysiąclecia. To jest kodeks leningradzki. I Septuaginta, to, czyli to była pierwsza przeróbka z języka polskiego na grekę, żeby wszystko to utopić, to ona już zawiera tyle szczegółów, że ona się różni jak pies do jeża w stosunku do tekstów aramejskich. To jest taki pierwszy przykład, że Septuaginta, a teksty aramejskie to jest nieba i ziemia. To właśnie na podstawie tekstów, jak to się nazywa, tekstów Septuaginty, czyli tego greckiego przykładu Starego Testamentu, to można było dojść, ze względu na te potężne różnice, można było dojść do tego, że w tekstach aramejskich też sobie żeśmy z tym poradzili, ale to jest też bardziej tam już ukryte, że na przykład ziemia obiecana to jest Euroazja. To nie ta szerokość geograficzna. Żadne pustynie i tak dalej, Palestyny, Bliskiego Wschodu, nic z tych rzeczy. I co tutaj chcemy powiedzieć właśnie, jeżeli powiedzmy taka sytuacja jest, a więc korzystam ze Starego Testamentu wyrywkowo. Kompleksowo, no to wiecie co. Jedni się boją Starego Testamentu, jakieś religii nie uznają albo uznają fragmentaryczne. Jeżeli chodzi z punktu widzenia niebocentryzmu, to idzie tam po prostu wyłapać wszystko. Wszystkie szczegóły idzie wyłapać. No, dużo natomiast... się mówi o germanizacji, prawda? Pod zaborami kiedyś się przynajmniej o tym dużo mówiło. A kto powie o łacinizacji? O tym, że ta... Wprowadzenie, zabranie Polakom pisma starożytnego polskiego, wprowadzenie łaciny i na dodatek łaciną komunikowali się zarówno naukowcy w wczesnym średniowieczu i średniowiecze, jak i mnisi, jacyś właśnie te krucjaty watykańskie. Co to jest za cywilizacja łacińska tak naprawdę dla Polaków? Bo dzisiaj no, partie rządzące serwują nam taką, taką oczywistość, że my należymy do cywilizacji łacińskiej, tak? A jak oni to tłumaczą? Dlaczego my mamy należeć do cywilizacji, my Polacy, dlaczego mamy należeć do cywilizacji łacińskiej? W ten sposób ukryto właściwe... Czyli pod zaborem pruskim mówić, Polacy należą do cywilizacji niemieckiej.
Dlatego teraz w ten sposób się ukryło przez to określenie, ukryło się, że mieliśmy własną cywilizację, bardzo potężną. No. Ale wracając do tego Starego Testamentu... Ukrywa się dalej, o to mi do tego zmierzam. Wracając do Starego Testamentu, jako takie, powiedzmy, jako źródło jakby natchnienia Bożego, bo tak to się nazywa, jako całość, to można tylko traktować wyrywkowe fragmenty. Tylko i wyłącznie. Tego nie można całkowicie tego, bo ponieważ zostało to przerobione, to daliśmy to, dałem tutaj przykład. A więc w tym sensie odrzucamy Stary Testament, nie w tym sensie takim, że całkowicie wszystko wyrzucamy. No, widzę, ktoś nam tutaj przeszkadza, ale my chwilę poczekamy, aż się wyzwolą. Sowa i przyjaciele. Sowa i przyjaciele, tak. Dzwonią do nas. Sowa i przyjaciele. Chcą sprawdzić, gdzie jesteśmy. Tak. Ale nic, łazili za nami cały dzień. Jest tak, dobrze. Sowa i przyjaciele. Dobre to jest. No. O, dobra. Już koniec. Już przestali dzwonić. A zapomniałem to właśnie tej komórki wyłączyć. Nie? No ale kto by pomyślał, że to się tam... No. Ale dobra. Sowa musi być... Sowa w nocy widzi. Bardzo dobrze. Do tej sowy chciałam powiedzieć, że oni nazywają ją Molochem. Molochem, Molechem. Czyli ten lech. Pojawia się tam ten lech, nie? Moloch. No, to raczej Moloch to jest taki bożek, który po prostu pożerał ale dzieci. W Allach, tak, okropny, ale w Allach też się pojawia ten lach. Dobrze, to, ale my mamy tego Stary Testament, teraz musimy przerobić Nowy Testament. Uważam tylko, że, znaczy to jest tak, z Nowego Testamentu, żeby powiedzieć tak ogólnie, bo wszystko będzie zalinkowane tutaj, dam szereg artykułów, żeby Państwo sobie wyrobili zdanie, ponieważ no tutaj jest pogadanka, mamy takie różne myśli, ale siłą rzeczy trzeba po prostu samemu wniknąć w temat i w opisie będą odpowiednie linki, gdzie za chwilę powiem od Nowego Testamentu. Nowy Testament dzieli się na, te wszystkie cztery Ewangelie dzielą się na synoptyczne i jedną duchową Ewangelię według Jana. I jeszcze z tej, ta Ewangelia według Jana nie pasuje do całej reszty. Poza tym między nimi są ogromne sprzeczności, o których żadna religia specjalnie nie chce wniknąć, ale my, znaczy w parę osób, na moim blogu żeśmy w to wniknęli i dlatego Państwu dam materiał do tego. A ogólnie, żeby tak powiedzieć, o co chodzi, to praktycznie jest do uznania, jest tylko fragmentaryczna Ewangelia Jana i objawienie, którego no nie mogli jakoś przerobić, bo to jest tak zakodowane, nie byli w stanie tego przerobić, po prostu... Jak to się nam mówi, wyroki boskie są niezbadane. I nawet na tym objawieniu sobie łamią zęby szereg tak zwanych poszukiwaczy prawdy niezależnych. Oni należą do różnych religii i oni po prostu też tam interpretują to tam po swojemu i tak dalej, ale widać, że to po prostu nie jest jakby, nie wytrzymuje próby czasu. I co tutaj jest najciekawszego właśnie w tym wszystkim, że Bóg, który jest nie tyle w Biblii, tylko w tej rzeczywistości, to jest Bogiem niebocentrycznym. Natomiast zwróćmy uwagę, skąd się wzięło, że to jest wiara? Na przykład czasami, o, wiecie co? No nie, to się dobijają tutaj wszyscy. A nic, poczekamy jeszcze chwilę. Ja zaraz rzeczywiście odejdę, wyłączę ten telefon. My skończymy może to nagranie za chwilę, ale ja na przykład chciałam nawiązać do bieżącej sytuacji, bo w tym się specjalizuję. 2016. Co się będzie działo, proszę Państwa, w 2016? A więc ochrzcili nas teraz wielkie obchody w Gnieźnie i Poznaniu. Przysłali z Watykanu specjalnie człowieka. Jak on tam się nazywa, to zapomniałam, nie po polsku, celebrował mszę. I to jest właściwie początek tego szaleństwa, które w 2016 roku będzie, bo każą Polakom, znaczy, co teraz się będzie działo? Będą nas ewangelizować, będą nas chrystianizować, czyli ja odnoszę wrażenie, że jest to kolejna krucjata na Polskę watykańska. No bo skoro przyjechał człowiek z Watykanu, jakiś bardzo ważny, celebrować tą mszę i Watykan ogłasza, że Polską się bardzo interesuje, że Polską zabrał głos w jakichś politycznych sprawach, też Watykan pierwszy raz, czyli same wyjątki się sypią w stosunku do Polski, a wiemy, że krucjaty watykańskie
ilość ich i klątwy, które papieże i Watykan rzucą na Polskę królów i na naród polski, też były wyjątkiem. Też tyle klątw i krucjat nigdzie nie wysłano, tylko właśnie na tereny polskie. I to jest początek, Gniezno w tej chwili. Prymas Polak tutaj dużo mówi, niewiele z tego można zrozumieć. Godzi się, czyli na to wszystko, tyle ja zrozumiałam, co się będzie działo. Bo jeżdżąc po mieście po Wrocławiu, zauważyliśmy wielkie billboardy, reklamują film amerykański o Jezusie, czyli pełną falą idzie ta chrystianizacja, czyli krucjata na Polskę. I dalej przyjeżdża papież Franciszek do Krakowa w lipcu, to jest sprzęgnięte z NATO, to już wiemy, że to jest jak naczynia połączone, czyli okupacja pełna watykańsko-natowska, a jeszcze konferencja Episkopatu Polski, czyli ciało samozwańcze, nielegalne, stworzone za komuny, KEP w skrócie, usiłuje sugerować, że będą koronować Chrystusa Króla w listopadzie na Króla Polski. No, czyli szaleństwo w 2016 dla mnie. Dobrze. Może tak, ponieważ ten Sowa i przyjaciele dzwonią, a więc my na razie zakończymy ten film i za chwilę dowiemy się, czego chcą Sowa i przyjaciele, a po prostu i za chwilę po prostu kontynuujemy, powiedzmy, ten temat o Bogu, bo to żeśmy dużo mówili, ale zaraz tak, musimy temat podsumować. Mieliśmy wiedza, a nie wiara. I właśnie to jest dlaczego to dla wiedza, to a nie wiara. Tak. Bo zaraz do tego dojdziemy, ale na razie musimy skończyć.